Witam Was serdecznie z tej strony, Bogdan. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób podłączyć bezprzewodowo za pomocą WiFi wideorejestrator MiO MiView 798 Dual do aplikacji MiView Pro w smartfonie lub tablecie. Na samym początku, gdy urządzenie jest wyłączone, musimy podłączyć je do stałego źródła zasilania, na przykład ładowarki w naszym samochodzie albo za pomocą przewodu USB, mini USB do powerbanka. PowerBank zasili nam nasze urządzenie. Urządzenie się uruchamia. Przechodzimy do menu. Następnie przechodzimy do funkcji WiFi. Akceptujemy. Zmieniamy na włącz. I akceptujemy. Chwilę musimy odczekać, aż uruchomi się moduł Wi-Fi. Gotowe. Tutaj mamy nazwę sieci naszego urządzenia oraz hasło. Odkładamy urządzenie lub zostawiamy w uchwycie samochodowym i przechodzimy do smartfona lub tableta. W urządzeniu mobilnym w smartfonie lub tablecie przejdźmy do sklepu Google Play. Aby pobrać aplikację MiView Pro, oczywiście internet jest wymagany. W sklepie w wyszukiwarce wpisujemy MiView Pro i wybieramy aplikację z pomarańczowym logo MIO. Przyciskamy przycisk zainstaluj. pobieranie chwilę potrwa, aplikacja ma wielkość 60 MB ponad i instalacja tej aplikacji powinna potrwać około 20-30 sekund tak więc uzbrajamy się w cierpliwość jeszcze chwileczkę, możemy poczytać kilka informacji na temat tego oprogramowania jakieś zrzuty ekranu opinie są dosyć niskie, jak widzicie. Zaraz sprawdzimy, jak ta aplikacja sobie radzi. Jeszcze trwa instalacja. Podczas całego połączenia oraz pobierania danych, czy też aktualizacji oprogramowania przez OTA, przez Wi-Fi musimy oczywiście cały czas zasilać nasz wideorejestrator, czy to za pomocą POWERBANKA czy to za pomocą zapłonu w naszym samochodzie, czyli zasilania przez gniazdo zapalniczki lub też SMARTBOX OK, otwieramy aplikację MIVIEW PRO kilka informacji klikamy przycisk ROZPOCZĘCIE ta aplikacja wymaga zgody na dostęp do rejestru połączeń lub danych SMS odbieranych przez telefon, aby móc wyświetlać powiadomienia o połączeniach i wiadomościach przychodzących w urządzeniu MiView. OK. Zezwalamy na dostęp do zdjęć, multimediów i plików na urządzeniu mobilnym, smartfonie lub tablecie. Zezwól. Wymagane pozwolenie celem pobrania plików z kamery proszę podążać za instrukcjami. Czyli musimy wybrać kartę pamięci w naszym urządzeniu. OK. Wybieramy kartę pamięci i klikamy przycisk Wybierz. Gotowe. Na pierwszym ekranie mamy czarne kółeczko z plusikiem. Jeżeli klikniemy, będziemy mogli podłączyć się do naszego wideorejestratora który przed chwilą uruchomiliśmy i oczekuje na połączenie. Nazwa sieci musi się oczywiście zgadzać. Klikamy przycisk Wi-Fi. Włączamy moduł Wi-Fi w naszym urządzeniu mobilnym, smartfonie lub tablecie i po chwili zobaczymy listę dostępnych sieci Wi-Fi. Jedną z nich jest sieć tutaj jak widzicie MiView 798D FD14. Zgadza się to z napisem na naszym wideorejestratorze, więc klikamy i wprowadzamy hasło do naszego wideorejestratora, które też widzimy na ekranie naszego wideorejestratora czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a dokładnie nie 10, tylko 0 tak więc cały ciąg znaków, jaki mamy na klawiaturze klikamy POŁĄCZ w tym momencie nasz smartfon, czy też tablet łączy się bezprzewodowo z naszym wideorejestratorem Połączenie jest już nawiązane. Możemy spojrzeć na szybkość tego połączenia, prędkość sieci 65 megabitów na sekundę. Przejdźmy do aplikacji. Wstecz. I w tym momencie aplikacja już się połączyła z naszym wideorejestratorem. Wykonane, klikamy. I możemy wykorzystać kilka funkcji, jakie są dostępne w tej aplikacji funkcja podglądu na żywo jest nieaktywna, jest szara ona jest dostępna tylko w kilku wideorejestratorach MIOMI VIEW przejdźmy do ustawień w ustawieniach możemy wybrać częstotliwość nagrywania wideo wartość ekspozycji i możemy zdalnie sformatować kartę SD w naszym wideorejestratorze, jeżeli będziemy chcieli wstecz Następną ikoną jest ikona karta SD. Klikamy, i tutaj będziemy widzieć wszystkie informacje, jakie są zapisane na naszej karcie SD. Oczywiście gdzie? W naszym wideo rejestratorze. Cztery kategorie. Kategoria zdarzenia. Tutaj mamy zdarzenia za pomocą przycisku do zdarzeń, albo za pomocą G-sensora wywołane, czyli na przykład jakieś uderzenia, gwałtowne przeciążenia. Kategoria zwykły. Tutaj mamy wszystkie nagrania podczas standardowego nagrywania w czasie jazdy przez nasz wideorejestrator. Parking. Tutaj mamy nagrania z trybu parkingowego. Foto. Tutaj mamy zdjęcia z aparatu w naszym wideorejestratorze. Jeżeli chcemy pobrać bezprzewodowo jakieś pliki, to możemy to bez problemu zrobić. Nie mamy tutaj, jak widzicie, żadnego podglądu. Mamy tylko na dole informację o ilości plików w danym katalogu. Jeżeli chcemy wszystkie pliki pobrać, to wystarczy, że u góry zaznaczymy pole wyboru i albo ręcznie zaznaczymy, tak jak teraz to robię, albo na dole wybierzemy tutaj ikonkę wszystkie. Zobaczcie, raz, dwa i wszystkie pliki są zaznaczone. Jeżeli chcemy je pobrać, wystarczy kliknąć przycisk pobierz tutaj w dolnym rogu. Pobierz i w tym momencie bezprzewodowo nasze Zdjęcia są pobierane na nasz smartfon. Jeżeli chcielibyśmy pobrać jakiś film, przechodzimy do katalogu zwykły lub też innego i możemy także wybrać, które filmy chcemy pobrać. Proszę zauważyć, że niektóre mają napis Dual Camera, to znaczy, że jeżeli wybierzemy ten plik, to pobrane zostanie nagranie z przedniej i z tylnej dodatkowej kamery MiView A30 lub A20. Tutaj są nagrania bez podłączonej kamery tylnej. Wybierzmy na przykład. O ten plik z godziny 16,41 i 50 sekund. I tutaj mamy możliwość pobrać wideo z przodu, pobrać wideo z tyłu, albo nawet bezprzewodowo usunąć nagrania. Zatem to jest jedna z opcji. Drugą opcją jest wybranie u góry opcji wyboru plików, czyli możemy znowu zaznaczyć wszystkie pliki odznaczyć ewentualnie wybrać sobie tylko dowolne pliki, które chcemy wybierzmy jeden z nich i wybierzemy opcję POBIERZ POBIERZ w ten sposób zostaną pobrane dwa nagrania, i z przedniej, i z tylnej kamery gdy korzystamy z tej opcji u góry na naszym wideorejestratorze pojawia się napis POBIERANIE i w tym momencie nagranie jest pobierane bezprzewodowo za pomocą szybkiej sieci Wi-Fi. Jeżeli będziemy pobierać dużo plików wideo, to zalecanym jest po prostu podłączyć wideorejestrator za pomocą kabla USB Mini USB, albo jeszcze szybciej wyjąć kartę MicroSD z naszego wideorejestratora i podłączyć do czytnika kart pamięci i bezpośrednio do komputera do portu USB. W ten sposób znacznie szybciej pobierzemy nagrania. Połączenie Wi-Fi raczej ma służyć do pojedynczych Przesyłań różnego rodzaju plików okazjonalnie, incydentalnie, ale jeżeli duże ilości plików będziemy przesyłać, to zajmie to po prostu za dużo czasu, więc polecam tylko pojedyncze pliki, konkretne sobie pobierać przez sieć Wi-Fi. Ok, przejdźmy z powrotem. Tutaj mamy na dole opcję informacje. Ta opcja informuje nas o nazwie naszego urządzenia, jaki jest firmware czy oprogramowanie systemowe zainstalowane. Tutaj mamy wersję fotoradarów, bo w tym wideorejestratorze MiView 798 Dual mamy ostrzeżenia o fotoradarach. Jest też moduł GPS zainstalowany. WiFi, nazwa sieci WiFi naszego wideorejestratora. Wracamy. I teraz możemy sobie zobaczyć, jakie pliki zostały pobrane przez sieć WiFi. W jaki sposób przechodzimy tutaj do ikony w środku na dole. I tutaj widzimy pobrane pliki, czyli te, które już są na naszej karcie pamięci. W zdarzeniach nie mamy nic, bo nic nie pobieraliśmy z katalogu zdarzenia. Ale w zwykły już powinniśmy za chwileczkę mieć nasze pliki, które się pobierają. Musimy oczekiwać jeszcze, ponieważ pobranie pliku wideo w dużej rozdzielczości chwileczkę trwa, mimo szybkiej sieci Wi-Fi. Parking, tu oczywiście różnego rodzaju nagrania stylu parkingowego, gdybyśmy pobierali. I foto, tutaj są zdjęcia. Zdjęcia, które na samym początku wybraliśmy do pobrania, już się pobrały, i wszystkie 10 zdjęć mamy tutaj. Zobaczcie. Możemy podejrzeć, oczywiście, zdjęcie. Możemy udostępnić w mediach społecznościowych, jeżeli będziemy mieli taką ochotę. I oczywiście możemy także usunąć. Wróćmy. W katalogu zwykły, dalej jeszcze. Nie mamy plików wideo. Przejdźmy do informacji o poborze plików. Zobaczcie, z taką prędkością pobieramy. Więc jest to około 100 kB na sekundę, a może nawet 300 kB na sekundę. Więc te prędkości nie są oszałamiające. Dlatego też jeszcze raz powtarzam, jeżeli chcemy pobrać większą ilość plików, na przykład 5 czy 10, to warto rozważyć opcję wyjęcia karty pamięci z wideorejestratora. I podłączyć do czytnika kart pamięci do portu USB. Będzie na pewno znacznie szybciej. Tak więc na chwilę obecną dopiero jeden plik nam się pobrał. Mamy tutaj wygodny suwak oraz informację, ile już jest pobrane z danej wielkości pliku. To jest kamera tylna Mi View A30, oznaczenie literki R na końcu nazwy plików oznacza RER, czyli kamera tylna. F oznaczałoby kamerę frontową, czyli z wideorejestratora. Przejdźmy wstecz. I tutaj mamy ten plik, który pobraliśmy. Jednominutowe nagranie. Jeżeli chcemy, możemy sobie oczywiście podejrzeć. I tutaj mamy nasze nagranie. Możemy wykorzystać funkcję pauzy. Troszeczkę przesunąć do przodu. Podejrzeć. Wstecz przejdźmy z powrotem. Oczywiście można także udostępnić wideo w mediach społecznościowych, czy też w jakichś innych programach. Zobaczcie, udostępnij wideo. I możemy wykorzystać różne aplikacje, które mamy dostępne w naszym urządzeniu mobilnym, na przykład YouTube, Facebook i inne. Drugi plik cały czas się pobiera, tak więc jak widzicie, połączenie nie jest zbyt szybkie, ale jest możliwe. Tak więc trzeba uzbroić się w cierpliwość. Przejdźmy do trzeciej zakładki na dole, czyli tutaj użytkownik ja. Miejsce zapisu, takie jak wybieraliśmy na samym początku, to jest karta pamięci SD. Jeżeli wybierzemy pamięć telefonu, to oczywiście nagrania będą zapisywane w pamięci naszego telefonu. Wstecz, aktualizuj. Tu jest bardzo ważna funkcjonalność. Możemy bezprzewodowo za pomocą OTA, czyli ODR bezprzewodowo zaktualizować oprogramowanie w naszym wideorejestratorze ale także możemy zaktualizować bazę danych fotoradarów dzięki temu nie musimy wyciągać już karty pamięci z urządzenia pobierać specjalnego pliku na naszą kartę pamięci i potem uruchamiać urządzenie zaktualizować, wszystko możemy zrobić bezprzewodowo czyli klikamy przycisk aktualizuj firmware aplikacja weryfikuje firmware, jaki mamy w urządzeniu oraz taki, jaki jest na serwerach jeżeli jest aktualna wersja, dostajemy komunikat: Obecna wersja jest aktualna. To samo robimy przy aktualizacji danych o fotoradarach, ponieważ wideorejestrator MiView 798 Dual ma ostrzeżenia o fotoradarach, więc taką bazę możemy sobie bezpłatnie dożywotnio aktualizować. Przejdźmy wstecz. Tutaj mamy pomoc, czyli informacje na temat wideorejestratorów zgodnych z aplikacją MiView Pro. I możemy podejrzeć różne informacje. Instrukcje, w jaki sposób podłączyć: informacje na temat aplikacji, czyli numer wersji. Wstecz. I tutaj już możemy zobaczyć, czy pobrało się drugie nagranie. Tak, kamera tylna już jest tutaj pobrana, a dokładnie nagranie. I wygodnie możemy sobie podejrzeć w naszym urządzeniu w trybie pionowym lub w trybie poziomym. Do wyboru do koloru, oczywiście, możemy także usunąć nagranie z naszego urządzenia bez najmniejszego problemu, przechodzenie pomiędzy nagraniami pobranymi. Wystarczy przesunąć palcem, i to by było na tyle. Więc wnioski z tego są takie, że aplikacja jest bardzo przydatna. Umożliwia nam bezprzewodowy przesył danych. Dodatkowo możemy aktualizować oprogramowanie, formatować kartę pamięci, zmieniać ustawienia, częstotliwości. Ale niestety, pobieranie nie jest zbyt szybkie. Mimo zastosowania nowoczesnego smartfona, pobieranie nie jest po prostu zbyt szybkie. Tak więc, nie będę się już powtarzał. Z mojej strony, to tyle. Wychodzimy z aplikacji. I w naszym wideorejestratorze możemy wyłączyć funkcję Wi-Fi. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.